miałam przed chwilą dziwną sytuację. Otóż wróbel mi wleciał do przedsionka, więc jak to zobaczyłam, to szybko otworzyłam mocno drzwi wejściowe, zamknęłam mu drzwi do reszty chaty, żeby już tutaj nie latał, więc on tam się trochę pomieszał, obsrał mi przedsionek i wyleciał. Czajcie? No nie wiem, właśnie to skończyłam sprzątać i mam teraz taki dosyć średni humor, więc mam nadzieję, że to nasze wspólne gotowanie jakoś mi to poprawi. Lecimy dzisiaj z przepisami, które przywiozłam z Grecji. Byliśmy ostatnio na Zakynthos. Zakynthos okazało się piękne, smaczne i też ta kuchnia jest w sumie bardzo prosta, więc od razu szybko wdrożyłam sobie trzy przepisy do swojej takiej codzienności. Zaczynamy oczywiście od śniadania i tutaj w jednej knajpce zjadłam coś, co nazywało się po prostu greckie jajka. Ja sobie, czekajcie, jeszcze sprawdzę dokładnie nazwę z menu. Danie to nazywało się kagianas, a w innych regionach można też to nazwać strapatsada i to jest podawane w różnych formach. Ja to jadłam w formie takiej szakszuki, czyli po prostu sos pomidorowy, w którym wrzucone były jabłka. Jabłka? Nie, co ja gadam? Jajka. Jabłka w sosie pomidorowym? Boż. Czy ten wróbel wyleciał razem z moim mózgiem, czy co się stało? No w każdym razie, to były jajka, robione właśnie w takim pysznym sosie pomidorowym, na to feta, trochę oliwy i oregano, ale widziałam też przed chwilą właśnie jeszcze przepisy, że w niektórych regionach to się po prostu robi jako taką zwykłą jajecznicę, od razu mieszając ten sos pomidorowy, fetę i oliwę do tych jajek. To szczerze mówiąc wyglądało dosyć nieciekawie, jeśli chodzi o konsystencję, kolor i wszystko, więc ja jednak zostanę przy tej wersji, którą jadłam na miejscu. No i mamy proste, pyszne danie. Tutaj w sumie najwięcej czasu zajmuje poczekanie, aż pomidory się wyparują z wody. A tak poza tym, to sami widzieliście banał. I to jest tak dobre i właśnie w tym wszystkim dla mnie ważne jest to, aby pilnować jajek, żeby miały jeszcze miękkie, lejące żółtka. I warto też pamiętać o tym, aby nie przesolić sosu, ponieważ tutaj feta jest słona. Przepyszne, naprawdę. W tym daniu zaskoczył mnie dodatek oregano, bo mi się to zawsze bardziej kojarzyło z kuchnią włoską. Natomiast do jajek pasuje jak złoto, więc bardzo Wam polecam wypróbować. No i ogólnie jest to wspaniałe, proste, szybkie, idealne na lato. I jak podliczyłam kalorie, to mamy tutaj 537 kalorii i 31 gramów białka, no więc elegancja. Zabieramy się za grecki obiad i tutaj być może Was zaskoczę, nie będziemy używać pity takiej gotowej z pudełka, tylko zrobię sama pity. Ja jako osoba, która kocha szybkie gotowanie i leniwe rozwiązania, pierwszy raz zdecyduję się zrobić sama coś tego typu, ale to dlatego, że ostatnio właśnie u moich ziomeczków robiliśmy sobie też grecką ucztę razem ekipą i mój kumpel przyniósł ciasto na pity z takiego bardzo prostego przepisu z Thermomixa i w sumie ręcznie też bardzo, bardzo łatwo to wychodzi, więc się przekonałam. Robimy pity sami od zera. Przygotowałam już stanowisko do gniecenia ciasta i odmierzyłam wszystkie składniki. Mamy tutaj ciepłą wodę, mąkę pszenną, oliwę z oliwek, do tego łyżeczkę soli, instant drożdże oraz cukier. Na początku wlewam ciepłą wodę do dużej miski, do tego dodaję cukier, drożdże, dokładnie to mieszam i zostawiam w spokoju na 15 minut.
Następnie dodaję olej, sól oraz przesianą przez sitko mąkę. Mieszam całość, no i ugniatam ciasto przez około 5 minut. Myślę, że już jest spokojnie wygniecione i teraz je zostawię w spokoju na godzinę w misce troszkę posypanej mąką. Kurczę, dawaj, no. Dobra. Wróciłam ze spaceru z Tadzikiem. W tym czasie ciasto sobie tutaj elegancko wyrosło. To jest naprawdę prosty przepis, bo ja nie jestem mistrzynią ciasta drobiowego, chciałam powiedzieć drożdżowego, ani za żaden też ze mnie Thermomix. Zresztą widzieliście, jak ja to ciasto wyrabiałam? No ja się na tym nie znam totalnie, a mimo wszystko ono tak ładnie rośnie, więc polecam. Ten przepis zawsze wyjdzie. No i dodam też, że wyliczyłam kalorie dla tego surowego ciasta. I surowe ciasto na 100 gramów ma 239 kalorii, więc jeżeli może jesteście w tej grupie osób, która boi się chleba, boi się węglowodanów i boi się, że przytyje od takich rzeczy, to przypominam, że nie tyjemy od węglowodanów, nie tyjemy od chleba, tylko od nadwyżki kalorycznej. Więc dopóki mieścicie się w swoich kaloriach, to spokojnie możecie sobie chleb jeść nawet na 2-3 posiłki dziennie. Tylko właśnie warto podejmować takie decyzje świadomie i tutaj liczenie kalorii jest bardzo pomocne. No a my tymczasem przechodzimy do podziału tego ciasta, na jakieś tutaj porcje. Z tej porcji wyszło mi 5 plasków, tutaj 4 czekają. I jeden się smaży, więc ja w tym czasie zabieram się za mięso. Kurczaka doprawiam przyprawą od Grossa, tymiankiem, jogurtem oraz solą. Mieszam to wszystko razem, no i zaraz będę go podsmażać. Następnie zabieram się za sałatkę grecką i tutaj kroję pomidory, ogórka, czerwoną cebulę oraz zieloną paprykę. Dorzucam też trochę oliwek, na to daję kostkę fety, wsypię wszystko porządnie oregano, polewam trochę oliwą i gotowe. Taką właśnie sałatkę zawsze jedliśmy w Grecji. Wiem, że u nas dodaje się jeszcze sałatę, ale u nich nigdzie tego nie widziałam. Na koniec zabieram się za tzatziki, przygotowuję ogórka, wyjmuję z niego środek i ścieram go na większym oczku. Odstawiam go też na bok na parę minut, żeby wyciekła z niego woda, którą potem odlewam. No i jeśli chodzi o doprawienie, to mam ochotę na taką ciekawszą wersję. Dodam trochę mięty, skórki z cytryny, soku z cytryny, fety oraz oczywiście do tego czosnek, dzięki czemu będzie to jeszcze bardziej świeże i aromatyczne. Wyszła wspaniała uczta. Jeszcze zaraz Michu się dołączy, tylko skończy spotkanie. No i co do nakładania sobie porcji, to albo można to oczywiście wszystko zawinąć w placek. No ale jak jestem w domu, to szczerze Wam powiem, nie chcę mi się tego zawijać. Wolę sobie po prostu nałożyć taką porządną porcję wygodnie na talerz i nie kombinować. Jedna rzecz z greckiej kuchni, której tutaj brakuje, to frytki. Żadne frytki w Grecji mi nie smakowały. Oni robią jakieś takie sflaczałe frytki, że aż byłam zaskoczona, że można tak zepsuć frytki. Ale to ładnie pachnie w ogóle. No i tak wygląda skończony, cały ułożony talerz. Nice, co? Wow. Po prostu wow. Wow, nie mam nic innego do powiedzenia. A właśnie, dobra. Jeszcze jedna rzecz. W knajpach greckich bardzo często stał taki ocet jabłkowy jako dodatek do polewania sobie. Więc też troszkę sobie poleję tę sałatkę. I to w sumie wszystko, co mam do powiedzenia. A teraz zanurzam się w te porcje w ciszy i spokoju.
Mała zmiana planów. Ostatni przepis pokażę Wam za parę dni, no bo teraz ciśniemy z Michem na pizzkę. Pizzka, pizzka, pizzka. Na koniec odcinka robimy moje ulubione greckie danie, czyli czas na musakę. Składniki na musakę to bakłażan, pomidory w puszce, ziemniaki, dowolne mięso mielone, ja mam akurat dzisiaj chudą szynkę wieprzową, do tego przyprawy, czyli oregano, czosnek i cebula, mogą być świeże albo suszone. Warzywa wrzucam do piekarnika na około 20 minut. W greckich przepisach, z tego co widziałam, bardzo często się te warzywa podsmaża w większej ilości oleju, ale moim zdaniem potem ta musaka jest taka troszkę zbyt ciężka, więc wolę je podpiec. No i przy okazji piekarnik się rozgrzeje pod musakę. I w tym momencie też sos odsłaniam. Zdejmuję przykrywkę, bo smaki się już tutaj, mam wrażenie, w miarę fajnie przegryzły. Natomiast teraz jeszcze przez 20 minut chcę, żeby ten sos się porządnie zredukował. Dodam tutaj jeszcze tylko szczyptę cynamonu, no albo taką większą szczyptę, dlatego że na zakętosie musaka jest zazwyczaj dosyć cynamonowa i mi osobiście to się bardzo podobało. Wow. Następnie zabieram się za beszamel, którego kiedyś się jakoś tak bardzo bałam, a teraz uważam, że jest fantastyczny, banalnie prosty i wymaga tylko cierpliwości i mieszania. Dodaję masło, potem mąkę, no i mieszam. Kiedy to już się podgrzeje, zaczynam powoli dodawać mleko, cały czas mieszam, dodaję, mieszam, dodaję, mieszam. Na końcu dodaję sól, pieprz, gałkę muszkatułową, odstawiam na bok i gotowe. Wszystkie składniki mam już gotowe, warzywa ogarnięte, sos gęsty, beszamel zrobiony, no więc teraz składamy i tutaj mam dla Was dwie propozycje. Jeżeli chcecie tę musakę zjeść przy pierwszym posiedzeniu, no to wiadomo, wkładamy do jakiejś formy, na przykład ja będę używać taką formę do ciasta, bo to jest taka idealna porcja dla mnie i dla Micha na jeden obiad. Natomiast jeżeli robicie tę musakę tylko dla siebie i nie chcecie, żeby leżała potem w lodówce i przechodziła smakami lodówki i zapachami lodówki, to polecam Wam robić tę musakę w tych pojemnikach z IKEA. W nich można piec, przewozić, przechowywać, no i musaka jako meal prep może spokojnie leżeć w lodówce na przykład 3-4 dni. Oczywiście trzeciego, czwartego dnia jest najlepsza, a teraz składamy. Składanie zaczynam od warstwy ziemniaków, na to idzie bakłażan, mięso, bakłażan oraz beszamel. Jak to pachnie! Ła! Cała ta porcja ma łącznie 1446 kalorii, no więc na taki całkiem porządny obiad? Całkiem porządny obiad dla dwóch osób, myślę, super! Te ziemniaki na dole. Szynka jest dobra. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym. My tymczasem się tutaj zajadamy. I mam nadzieję, że jak uda Wam się odtworzyć te przepisy u Was, to też będziecie zadowoleni i też poczujecie się jak w Grecji. Chociaż przez chwilę.